Zygmunt Marek Miszczak o starej przyjaźni. Każda przyjaźń znaczy wiele. Krzyś i Grześ to przyjaciele. Grzegorz celnie piłkę kopie. Do Krzysztofa mówi: chłopie, gdybym ja miał tyle wzrostu, strzelał z główki bym po prostu. W takich chwilach Krzyś z Grzegorzem chce wytrzymać, lecz nie może. Tylko czekać, a odpowie Lewandowski w cudzysłowie. Raz, poczytałbyś Norwida. Spróbuj wreszcie, to się przyda. Tym sposobem, moi mili, zamieniają się po chwili w obrażone, pełne buty, nasrożone dwa koguty. Stoi oto, rad czy nie rad, tu sportowiec, tam literat. Ten pokpiwa, ten się droczy i choć patrzą sobie w oczy, nie wiadomo, jaka siła dwóch urwisów połączyła. I dopiero, gdy rocznica rozpogadza dzielne lica, jedna druhów nie na żarty, tamten rok 44. Wtedy obaj razem miękną. Przyjaźń bywa rzeczą piękną. Stąd dziękują Krzyś i Grzesio, że przetrwała lat 60. Dziękuję, Maria Maciołek.